Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku ze Starbound. Witam was na statku, ponieważ wróciłam sobie na statek i stwierdziłam, że musimy trochę pokrafcić, prawda? Z tego co kojarzę, to chyba sobie nic nie krafciliśmy. Czy ja potrzebuję coś ze statku? Tak, tutaj odłożyłam rzeczy, które na razie mi się nie przydadzą. Piłeczkę niestety odłożyłam, bo nasz kotek się nie chce bawić tą piłeczką. Tu odłożyłam jak ci ten moduł, który jest potrzebny, ten diamencik. Resztę na razie zostawimy sobie w plecaku. Strasznie dużo pikaksów mamy, super. Czy mogę używać dwóch? Nie. Dobra. Więc idziemy sobie tutaj. Trochę daleko mamy do miejsca, w którym chciałabym mniej więcej się osiedlić, chociaż... co ja tutaj bym mogła zrobić, to... Ciach, ciach, ciach. Zebrać to. Zainstalowałam moda, który niby... Właśnie. Sprawia, że jedzenie się stakuje. O. Oj, nawet działa. Aha! Super, ponieważ to niestakowanie się jedzenia było bardzo głupie i niefajne. Więc teraz się stakuje. Ogólnie jest jeszcze parę dziwnych modów, które widziałam. Na przykład to, że mogliśmy grać na tym pierwszym poziomie trudności, w którym się nie traci przedmiotów, ale można sobie modem dodać normalnie głód. Albo odwrotnie, na tym co teraz jesteśmy poziomie, można usunąć to, że się traci przedmioty przy śmierci. Także można sobie dostosowywać poziom trudności do siebie, że tak powiem. To jest fajne i wiecie co, wygodniej mi się gra na takiej rozdzielczości. O wiele wygodniej, ponieważ więcej... Au! Więcej widzę... nie wiem, jakoś tak... Wiecie co, jeżeli chodzi o FPS-y, może nie jest teraz tak płynnie, jak powinno być. No faktycznie, troszeczkę się tnie, ale... Ja renderuję filmik w tym momencie dla was. A nawet dwa. Jeden za drugim, już teraz drugi włączyłam, ponieważ i Don't Starve i Starbound chciałabym, żeby były wrzucane... co ja robię? Bardzo często. Więc nagrywam, renderuję wszystko jednocześnie, więc FPS-y mogą nie być tutaj takie jak powinny, ale myślę, że to nie powinno aż tak bardzo przeszkadzać. Jeżeli będzie, no to postaram się to jakoś rozdzielić, że nie będę nagrywała podczas renderowania. Zakrztusić się własną śliną, to jest dopiero co. nie jestem pewna... Ej! Ten wybuch też jest fajny. To jest niby taki teleport, ale on też wybucha. Dobra. Ten młot mi się nie podoba, bo on strasznie długo się ładuje. Tak wiecie, trzeba go przytrzymać, żeby uderzyć. Jakoś tak wolę jednak takie szybsze. Tu bym chciała troszeczkę tego koperku sobie pozbierać. Ponieważ, nie wiem czy pamiętacie, ale mamy... czy to jest srebro? Nie, to jest kamień. Mamy za zadanie przynieść 10 sztabek. Tu już chyba wszystko zwiedzaliśmy. Tak, tu już byliśmy wcześniej, więc... Biorę nasz młot i biegniemy... Co to jest? Co to było? 30% pikseli? Okej... co to było? Ogólnie straciliśmy co? Jakieś tam przedmioty nam wypadły. Wypadły nam przedmioty do leczenia. Jedzenie też nam jakieś wypadło. I to dosyć sporo. Widzicie, nie wypada wszystko, ale wypada część. Z tego co wiem, to nie wypadają bronie i ciuchy, które mamy na sobie, więc o tyle dobrze. Mam nadzieję, że tego czegoś już tam nie będzie, bo... Czemu to tak... Czemu to było takie mocne? Czy ja miałam tak mało życia? Później sobie sprawdzę na nagraniu. No właśnie, to coś. I tu jest kolejne. O, dobra, uciekam od ciebie, panie. Czy to jesteś silny, czy nie? Zbieram moje rzeczy, zamykam drzwi. I w długą. Poza tym, przepraszam, ale w wiosce grzybowej to ja już wcześniej byłam i tutaj wszyscy byli na mnie miło nastawieni, a teraz te grzyby już mnie nie lubią. Dlaczego tak?
Osiedliłabym się w tej wiosce, ale nawet zajęłabym sobie tu jakąś chatę. W sumie czemu by nie? Możemy sobie grzyby pozbierać. A tutaj nasz sposób na przejście. No i ty będziesz mnie bił. Wow. Patrzcie tutaj, jak one opadają. Dobra, umarłeś. Bo ja miałam tak mało życia po prostu wtedy. Co bym chciała, to moje lecznicze rzeczy. Dziękuję. Cena jest nam. Aha, muszę Romka, żeby zabrać. Dobra, możemy. Ale skąd te rzeczy się... Te grzybki się tutaj wzięły. Ja ich nie chcę. Auć. Dobra, bierzemy latarkę, bo teraz ciemno. Gdzie jest ta... Wydawaj się do tej kopalni. Ja bym chciała gdzieś tutaj się osiedlić. Tam tak fajnie, bo były namioty, był NPC. Tylko trochę kawałek drogi jest. No i zaczęliśmy już tam budować, więc... Już nie będę się przenosić. Tak myślałam, że ty jesteś zły. O, dobra. On umarł. No to my sobie przejdziemy tędy. Nara. No, dosyć mocne jest uderzenie, ale... O, jest, dobra. Zaczęliśmy sobie tutaj. W tych skrzynkach już bodajże tak, nic nie ma. Co ja bym chciała, to... Trochę za dużo jest tutaj namiotów. no i dobra. My sobie tutaj nic nie pokrafciliśmy. No patrz. Chodź tu. Chodź tu. I ty też chodź. Nara. Okej. Okay. Wiecie co? Jeszcze tutaj gdzieś miałam... No właśnie, te takie fajne torcze. One mi się bardzo podobały. Tu postawimy jednego. I tu postawimy jednego. Okej. Okay. I tutaj, tylko nie wiem, jak jeszcze jakimś guzikiem, ale wiem, że jakimś, którymś guzikiem jeszcze to wyczaję. Można sobie zmieniać. Na przykład tu wrzucić wszystko do budowania, a tutaj, wiecie, do walki. Nawet sobie chyba sprawdzę w kontrolkach. To nie... To nie... O, tutaj można jakieś minki w ogóle... O, nie ma. Tutaj, no właśnie, tu wiem, że można sobie tak przesuwać, ale... Trochę nie jest na środku. Jak tak przesuniemy, to tak mogę teraz chodzić? Bez sensu. Ja bym chciała wyśrodkować to. Okej. Okay. Dobra, chyba jest na środku. Mniej więcej. Co musimy zbudować? To zacznijmy może od... tego. To nam się przyda, ponieważ to jest potrzebne do krawcenia wszystkich stołów krawciarskich. Zaraz zobaczycie. Tak. Właśnie wytworzyliśmy... Ma nasza szansa na przeżycie z rąbą wzrosła 7,2%. My to powinniśmy zrobić na samym początku, ale... Dobra, nieważne. Myślę, że sobie to postawimy gdzieś tak z boku tutaj. W tą stronę. No i tutaj możemy sobie... O! Kowadełko... Food stacker. To jest chyba z moda, ale ja tego nie chciałam. Ja chciałam tylko, żeby ono się stakowało u mnie w plecaku. No cóż, później zobaczymy. Dobra, zaczniemy może od tego. Od pieca. Co my tu mamy? Mamy potrzebne rzeczy, super. Dobra. Potrzebujemy też workbench.
No i to też zbudujemy tutaj materiał, jakiś tam, wiecie, klofy i tak dalej. Na razie te trzy wystarczą, dobra. Piec może sobie postawimy gdzieś tutaj, obok ogniska. Workbench też tutaj. A do szycia... Do szycia kółko może pójdzie gdzieś tu. Teraz tak, copper bary. Zobaczmy, ile możemy zrobić. 9, serio? Golden bary. No to już gold... Możemy zrobić więcej złota niż, kurczę, kopru. O, a żelaza to tyle, że ho-ho. No i troszeczkę srebra. Tu możemy jeszcze zrobić jakieś buteleczki. Szkło, takie wiecie, pierdółki. Jeszcze nie wiem, do czego te rzeczy są potrzebne, ale z czasem się dowiemy. Dobra, tu potrzebujemy tak. Dwie pary drzwi, tak? Wooden gate, wooden hatch. Przede wszystkim to tu trzeba postawić... O! Czyżby... za nisko? A. Okej. Okay. I tu będą kolejne. Tylko... Najpierw trzeba zbudować sufit, nie? Poza tym... Tu jest trochę... krzywo. Wyrównamy sobie. Jakoś tak. I teraz... Zróbmy... Nie. Guziki mi się mylą, wiecie? To nie jest wcale takie łatwe tak budować, oj. Dobra, zrobimy to w ten sposób. I tutaj ile tego? Chyba tyle aż na te drzwi. Dobra. Tutaj... Muszę to trzymać, nie da się tego jakoś zmienić, żeby jeden klocek się budował? Zróbmy sobie jakoś tak fajnie. Jakoś tak. Wiem, że to jest bardzo krzywe, ale ja bym chciała tutaj sobie zrobić jeszcze takie o zejście, do którego nie mogę wejść, kurde! Platformy. Zrobimy sobie... O, zrobimy sobie schodki. Świetnie. Haha! To się nazywa, co? Teraz... to muszę usunąć. Ślicznie. Jedyneczka. Wypełnić trzeba. Zobaczmy jeszcze, co... Aha, okej. Okay. Widzicie, ten timber idzie jak... Kurde, jak głupi. Może zrobimy sobie... 30. O! Teraz w crafting workbench. Workbench to jest taki stół do kraftania, ale tu się krafci większe rzeczy takich właśnie dekoracyjnych do budowy. Tutaj, jak widzicie, mamy tylko tam jakieś drzwi. Tu mamy oświetlenia. O! O, ja to chcę. Dwie nawet. A co to do tego jest potrzebne? Kurde, copper bar. A. My potrzebujemy do misji. Na razie nie będę tego robiła. No, łóżko. O, jakieś krzesła, skrzynki oczywiście, no i tu mamy klocuszki. Copper fence, to nie, ja nie chcę koprowych. Żelazne jakieś bloki, heavy pipe, mushroom block, o, ciekawe. Tu jakiś jest dirt, taki jakby wiecie, klocek, taka cegła z dirtu, o, może tak to nazwę. Tak, to jest chyba taki trochę, wiecie, no, dach? Window. Wiecie co, tylko tego się tworzy aż 30 za jednym razem, więc zrobimy sobie 60. Ja bym chciała zobaczyć też, jak to wygląda. To
To też bym chciała zobaczyć, jak wygląda. Na pewno też jesteście ciekawi, więc... Aha, dobra, już chyba rozumiem. Haha, w ten sposób. Jest okno. Dobra. To są pionowe po prostu klocki chyba. A w backgroundzie jak będą wyglądały? W ten sposób. Też fajnie. A to? Aha, takie. Hehe. Ale fajne. Wiecie, co ja bym chciała zrobić teraz? Może tak zrobimy. Ja to usunę. Chciałabym to jakoś, wiecie, stworzyć taki klimacik dosyć fajny. To usunę i chyba to na szerokość było taką. Jakoś tak. Tutaj sobie zakryjemy to. Ułożymy sobie może tak. I tak. Tutaj na środku zakryjemy to. I może. Nie ma to jak w ogóle namiot pod dachem, nie? Ale spoko. Nie. Za dużo się tak trochę zrobiło. Timber. Hop. Okej. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Dosyć fajnie, tylko tutaj nie mogę zrobić, bo tu jest to przejście. Więc tutaj może zrobimy tak niesymetrycznie. Ja nie przypadam za symetrią, bo to jest dosyć nudne. Więc nie mamy więcej tego? Gdzie to było? Chyba tutaj. Wooden blinds jest. I tak. No, jeszcze jedno. O! Myślę, że nawet fajnie to wygląda, co? Teraz może sobie przewróćmy i... Ja nie mam pochodni w ręku. Czemu nie mam pochodni? Gdzie są moje pochodnie? Halo? Nie mam pochodni? Mam. Aha, pochodnie są dwuręczne, świetnie. Muszę tu na początek jakoś zawiesić trochę, żebyście coś widzieli. No dobra. Myślę, że na razie to jakoś wygląda. Tutaj do góry się zrobi też jakieś... Nie wiem. Coś się na pewno tutaj zrobi. Tylko fajnie by było jeszcze... Może taki jakiś zamknięty ten pokoik będzie... Naucz się budować, kobieto! O, dobra. A jeszcze tu. W tym pokoiku... Nie wiem, co będzie. Może zrobimy to w ten sposób. Szkoda, że tutaj chyba nie może tak jak w Terrarii, co? Zaostrzać jakby krawędzi. Wydaje mi się, że nie. I ten pokoik sobie zrobimy może w ten sposób wykonany. Tylko fajnie by było jeszcze mieć tego trochę. To się nazywało chyba to. Może ze 20, bo to tylko 5 się tworzy tego. No już mamy stówkę. Patrzcie, to schodzi jak kupię. Masakra. Czemu tego aż tyle idzie? Nie no, napiszemy. Będzie szybciej. 30. Teraz powinno wystarczyć chyba na dokończenie pokoju, co? O. Okej. I teraz pochodnie. Tutaj... I tutaj. Nie wiem, co tam jeszcze zamieszczę. Może, o, może sypialnię tutaj jakąś zrobię.
A tu będzie taki, wiecie, rekreacyjnie. Nie wiem. Mam jakieś dekoracje czy coś? W sumie mam jedną skrzynkę. Muszę ją. Dobra, na razie ją tutaj postawimy. Może... Pym. No tak trochę dzisiaj craftingu. Może jeszcze? Nie. Zostaw pochodnie. Jakoś tak? Hehe. Dobra. Jak ktoś z was wie, jaki skrót klawiszowy jest, żeby przyłączać sobie pomiędzy tym, to będę wdzięczna. Ojej, co to? Naciskam F1, ale fajne. F2? F3? Dobra, dalej naciskam, bo jeszcze jakieś, nie wiem... Włączę loading gry i cofnie cały save, to się wkurzę. Dobra, jesteśmy głodni, szybko! Co my tu mamy ciekawego? Nasz juice. Albo... nie mamy nic więcej. Idziemy do ogniska zobaczyć, co mamy. Kota nakarmiłam i kurde, teraz nie mam co jeść. O, możemy zrobić to. Albo muszromka. Okej. Okay. Jest muszromek mój tutaj. I to. No niewiele nam to daje. Mam tą puszkę, ale wiem, że ta puszka się nie psuje, bo wiecie, no to puszka, więc wolę ją na razie zostawić. No i dobra, tutaj mamy skrzynkę, której wolałabym trzymać ważniejsze rzeczy, bo wiecie, jak sami widzieliście, przy śmierci niestety, bye bye, przedmioty. Brakuje mi tutaj miejsca, wiecie co? Po co nam dwa namioty, jak możemy mieć jeden? A tutaj sobie na razie postawimy, o! I patrzcie, co my mamy tutaj, misia! Mamy misia, który potrzebny jest do questa, pamiętacie? Mamy questa, a pod J są questy, tak. Tu jest główny quest, który musimy tam sobie pochodzić, poskanować tą wioskę, ale to z czasem. Tutaj 10 tych copper barów. Tutaj mamy misia, a tutaj tego Dreadwinga, który jest bossem. I ja na razie dziękuję. Ile mamy tych? 35 tylko. Tylko 8 możemy. Trzeba się wybrać po te. Po zielsku. Trzeba się wybrać po zielsku. A co my jeszcze możemy skraftić tak swoją drogą? Ten food stacker, dobra, chcę zobaczyć, co to jest. O, i kowadełko. I to. I to już będzie wszystko chyba, nie? Później oczywiście można to ulepszać, ale do tego jest potrzebny tungsten bar, który w mojej prywatnej grze jeszcze nie znalazłam. I co? Stack rod time? Poczekaj, włożymy to na przykład... To. To są seedy, mushroomy. To są seedy, wheat. Aha, i tutaj nam to stakuje. Chyba jakoś tak to działa. Nie wiem, jak to działa. Tu jest ile czasu do zepsucia, tylko że to nie są potrawy, więc one się nie psują. To jest seed poza tym. Na razie to sobie włożymy z powrotem. Niech to sobie tutaj stoi na skrzynkach. Dosyć śmiesznie to wygląda, ale niech sobie będzie. Kurczę, wiecie co, ten potwór mnie trochę drażni. Aaaa! Zapomniałam, że nie mam tego. Pada deszczyk. Swoją drogą, przydałoby się też zrobić trochę farmy. Tylko, że... trochę krzywo mamy tutaj. Nie mamy prostego terenu, żeby zrobić farmę, tak szczerze wam powiem. A co by jakbyśmy zrobili sobie farmę na dachu? To dopiero by była beka. Ciekawe, czy to zadziała. Chodźmy. Chodźmy, spróbujmy. Najpierw... Czy ja wykrafciłam te przedmioty? Tak. Tu sobie włożymy. To sobie tu włożymy. Teraz tak, to trzeba by było trochę przesunąć. Ale ty, kolego, tam jesteś. Chodź tu do nas. Jak nie chcesz, to nie. To sobie posta... No nie mówcie, że ja tam nie mogę wejść.
Aha, zrobimy tak. Będziemy mieli wejście na dach. To sobie postawimy tutaj. I przy tym możemy zrobić tak. Hoł. Który pozwala nam, wiecie, użyźnić ziemię potrzebną do właśnie zrobienia sobie farmy. To jakiś trap, czyli jakaś pułapka na jakieś, wydaje mi się, że na ćmy. A one produkują silk. Ciekawe. Aha, tungsten bardzo, dziękuję. No to wiecie, strach na wróble. Nie wiem, czy to tylko ozdoba, ale tak, chyba tylko ozdoba. Konewka. Bardzo ładna konewka. A tu taka wsiuńska konewka. Tu mamy rzeczy właśnie, te hunting speary. One są super, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka. A tu mamy takie do kopalni. O, to jest fajne. To się przyda. Ale to nie jest takie proste, żeby zrobić. Wszystko z czasem. Na razie potrzebujemy timber i stringi. Tylko, że ja chyba zużyłam wszystkie te. Kowadełko. A gdzie ja mam włóczkę naszą? O, kurczę, nie zmieści się. No dobra, na razie ją postawimy u nas w pokoju, w sypialni. A mogę zrobić jedną? Ale jedna to chyba za mała. Za mało. I timberki. Nie, nie będziemy zużywać całego drewna, zużyjemy. Chociaż nie, no. I tak z tego się robi wszystko. Szaleć to na całego. Podskocz tu. O, możemy zrobić, dobra. I to też. No i przestało padać, a ja chciałam. Kurde. Dirt. Spójrzmy, czy to zadziała. Spójrzmy, czy to zadziała tak, jakbym chciała. Jak sobie wydirtujemy nasz dach. Teraz go. Haha, działa! Będziemy mieli na dachu farmę. Już gdzieś w jakiejś grze tak robiłam. Dobra. I widzicie, pada deszcz, to od razu to podlał. I teraz mamy, co tu mamy. Wheat seed. No to zaczynamy. Ryż. Potato. Tu mamy te. One same się pozwalają sadzić w odpowiedniej odległości. No i tyle. Z naszych nasion. A mamy farmę na dachu. Co mi się bardzo podoba. Teraz tutaj. Czekajcie. Aha, bo my cały czas chodzimy w tym wsiuńskim stroju, kurde. Z naszej szkoły. To nam nic nie daje, to jest tylko taki, wiecie, ozdoba. Więc schowamy ją sobie. Na razie tutaj będziemy. Oj, 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 nie ten guzik. Tutaj będziemy sobie trzymać rzeczy. Ubranka, może tak. Wiecie, co jeszcze bym zrobiła? C. Nie. Musimy wrócić. A cały odcinek poszedł na krawcanie, na budowanie, ale to co? Tutaj byśmy wzięli jakąś. Ja nie chcę larcz, ja chcę zwykły wooden crate. Taką małą. Jakie małe to jest? Pokaż. No właśnie. Chciałabym to tutaj postawić. Tylko musiałabym pomniejszyć farmę. To przesunąć. Tutaj. A kratkę tutaj. I tutaj trzymać. Znowu jesteś głodna, matko. Musimy zjeść puszkę, bo nie mam nic innego. No trudno. Właśnie niech to szybciej rośnie, bo umrzemy z głodu. I tutaj będziemy trzymać takie rzeczy, jak właśnie hoł, czy to, czy nasiona, które później sobie zbierzemy. No. Jestem bardzo zadowolona. Muszę przyznać. Co mamy w tej skrzynce? Nic. Okej.
To w tej skrzynce na razie będzie nic. Jeszcze tutaj mamy taki ala stół. Znowu pada. Fajnie. Dobra. To ja myślę, że na ten odcinek wystarczy. No, spędziliśmy praktycznie na krawceniu, budowaniu, ale myślę, że sporo też zobaczyliście, jak co wygląda, wiecie, jakie klocki i tak dalej. Ja bym była osobiście ciekawa, jeżeli ktoś by budował, z czego co zrobił. Jak. Jeszcze się zastanawiałam, żeby tutaj tym touchem, tym taką jakby słomą wyłożyć taki sobie dach tutaj, ale teraz mamy tutaj farmę, nie wiem, czy to nie będzie jakoś śmiesznie wyglądać, ale jeszcze się zastanowię. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W następnym odcineczku pójdziemy, myślę, poszukać sobie, nie wiem, jedzenia. Więc przydałoby się na przykład zrobić te... Aha, tutaj możemy sobie zrobić jeszcze... Jak widzicie, spodnie, to na klatę nam nie starczy czego? Stringa nie mamy. No tak, musimy trochę pofarmić plant fiber, czyli te takie... Wyłączyłam pochodnie. Te takie, wiecie, pnącza wiszące gdzieś tutaj. No ale to w następnym odcinku wszystko w swoim czasie. No, także do następnego. Bajo.